Mleka nie dostałem. Ale to nic nie szkodzi. Mamy nasze w proszku. Jest doskonałe. Koło dziesiątej ruszamy dalej. Po godzinie dojeżdżamy na skraj płaskowzgórza i u stóp mamy wizil, leżące nisko na dnie doliny. Szosa przypomina kręcone kuchenne schody. Z szóstego piętra na łeb. O mało nie leżałem. Asfalt świeżo wysypany szutrem, który nie wbił się jeszcze w ter. Przyhamowałem, już na zakręcie i tylnym kołem zrobiłem rasową Chrystianię. Kamyki prysły jak śnieg, a tadzio przeraźliwie wrzasnął. Wpadamy do wizil. Na rynku jest cicho i dostojnie. Niedzielnie. Pijemy piwo i jemy ciastka. Upał i rozleniwienie. Do uriasz jest tylko dziewięć kilometrów. Po drodze trzeba będzie się wykąpać i ogolić, żeby przyjechać w formie do tego polskiego schroniska. Tam pewnie sama noblesa, a nobles obliż. Po dokładnej toalecie Zawisil ubieramy się odświętnie. Białe szorty, granatowe koszulki. Uriasz jest małą miejscowością letniskową. Wille, pensjonaty, płuca Grenoble odległego o 10 km. Zieleń i góry. Polskie schronisko mieści się w jednym z wielkich hoteli. Nie jedziemy tam od razu. Siadamy najpierw w parku, żeby ochłonąć, bo upał tropikalny. Przechodzą obok nas jakieś trzy panie. Jedna starsza w długiej sukni z gazy, dwie inne młode, równie wytworne. Na rękach polne kwiaty zawieszone z wdziękiem. Na głowie lidiowy wianek, w ręku zielony badylek, przed nią wieży baranek, a nad nią leci motylek. <laughs> z pamięci. Mówią oczywiście po polsku. Ukłoniliśmy się i pytamy o hotel PCK. A to tutaj, zaraz na lewo. Panowie pewnie nowi pensjonariusze. Witamy, witamy. Nie, my tylko przejazdem. Chcemy odwiedzić kolegów. Ach tak, a gdzież to panowie tak podróżują? Jedziemy do Paryża. Wracamy, bo tam co? Do Paryża, do Niemców, zdrajcy. Zosiu, Helenko, chodźcie, z tymi panami nie ma o czym mówić. I poszły duszając róbkami. Tadio zrobił się purpurowy i szepnął tylko coś o starych i że jeszcze zobaczymy, kto zdrajca. Ja zacisnąłem pięści. Tadio, widzisz, jak ci ładnie powiedzieli dzień dobry, tak z serca po polsku za forsę Czerwonego Krzyża. Uspokajałem go, jak mogłem, i przygotowywałem na inne niespodzianki, już ich trochę poznałem. Pani pułkownikowa fałszowała w Paryżu kartki na darmowe obiady. A gdy ją raz na tym złapałem, nic nie pomogło. Za trzy dni zrobiła to samo i był skandal, bo za drugim razem nie darowałem. Pani kradła mandarynki. Pani twierdziła, że znowu wydała niepotrzebnie pieniądze na metro, bo dzisiaj kaszanka na obiad. Niech mnie pan zawsze uprzedzi, kiedy ma być kaszanka. Telefonicznie czy pneumatykiem? zapytałem ironicznie. Połapała się. Równocześnie było mi przed tadziem wstyd. To jednak moja rodzina. Wreszcie podjechaliśmy pod hotel. Miałem wrażenie, że zajeżdżam do pensjonatu w Zakopanem. Znalazło się tu poza naszymi trzema kolegami z Karkasą jeszcze kilku inżynierów. Towarzystwo ważne, nadęte, wyelegantowane, sztywne kołnierzyki, ubrania jak z igły, jednym słowem wytwornie. Nasi dwaj koledzy z Karkasą, C i S, ledwo raczyli się do nas odezwać i od razu znikli bo właśnie mieli grać w bridgea z panem dyrektorem i z panem konsulem. Już czekają na nich w holu. Jeden poczciwy Stefan Hołuj ucieszył się nami. Pomagał nam rozpakować rowery i obiecał wynaleźć pokój na spanie. Potem nas wziął na bok i zaczął od serca. Nie macie pojęcia, co to za banda? Tu, gdzie wszyscy powinni jakoś starać się żyć, gdzie każdy powinien mieć jakąś czynność, to są ciągłe awantury. Bo cała inteligencja, ci panowie prezesi, inżynierowie i inni odmawiają na przykład skrobanie kartofli, gdy wypada kolejka na nich, i chcą, żeby to robili robotnicy i żołnierze. Do stołu nie ma kto usługiwać, bo nasze panie nie chcą, żeby ich córki zajmowały się takimi rzeczami, bo to nie są żadne pokojówki, tylko panienki z dobrych domów. I wobec tego podają do stołu ochotnicy, mężczyźni. A te panienki z dobrych domów nawet palcem nie kiwną. Wyższe sfery. Chodzą na wycieczki, grają w siatkówkę, do późnej nocy w brydża, a gdy raz siadłem do stołu w wiatrówce, zwrócono mi uwagę, że do obiadu mógłbym włożyć marynarkę. No a przecież wiecie, że ja wszystkie rzeczy straciłem w czasie ucieczki z Paryża. Jeżeli człowiek chce dostać się do takiego schroniska, to musi mieć protekcję, bo to nie tak łatwo dostać przydział. Decydują o tym różni dyrektorowie PCK. Wyszy, w Lyonie i w Tuluzie. A na to wszystko patrzą się ci ludzie, którym każą skrobać kartofle poza ich dyżurem. Bo byli tylko prostymi ludźmi, a nie czymś. Ale a propos, przebierzcie się i nie paradujcie tak w szortach, bo to nie wypada. I żebyście się nie narazili kierownikowi schroniska. To w skrócie obrazek, jaki roztoczył przed nami Stefan. Wprawdzie inżynier, ale także człowiek. Odpowiedziałem mu, że miałem zamiar odpocząć tu dwa dni. Ale wobec tego jedziemy jutro dalej. Ciskało mną. Nie. Ludzie tej kategorii muszą zniknąć. To się powinno tępić jakimś flitem czy innym filmze Sime, Nic ich nie nauczyło. A teraz, siedząc na koszt publiczny, dalej się dmą, drą nosy, pomiatają ludźmi niskiej kondycji i gardzą brudną robotą w kuchni. Panny, panienki z dobrych domów z papierosami w zębach, w pończochach, siatkówka, flirt, spacery. O ileż bardziej szanuję sedmuazel z paryskich niedobrych domów. Horda, rozbridżowana, tępa, nieczuła, nieprzyzwoita. Miałem od razu ochotę rzucić kilka starych doniczek na głowę tym panom, gdy patrzyłem na nich z okna pokoju Stefana. Czuję, że teraz Stefan wstydzi się tak samo jak ja przed chwilą, gdy uspokajałem Tadzia. Siedzą tam na dole, grają w karty i pewnie każdy z nich mówi to odwieczne. Do czegośmy doszli? O to chodzi, że właśnie do niczego i nigdy do niczego nie dojdziecie. Z tą mentalnością. Po długich korowodach dali nam pokój. Tylko dzięki temu, że Stefan uprzejmie go wyprosił. Było z tym wiele zachodu i pytań, co za jedni. Ale po upewnieniu się, że to z tych, <laughs> nie wy ja. A co by było, gdyby z tamtych, jakiś pan mecenas obecny kierownik schroniska zgodził się. Stefan miał prosić jeszcze o kolację, ale zrezygnowałem z tej przyjemności. Poszliśmy stadiem do restauracji. Wracamy wieczorem. Hotel Bassett był oświetlony grano w bridża, panie chodziły z młodzieżą po ogrodzie, a na nas spoglądała bokiem. Miałem ochotę zaproponować, żeby mnie pocałowano, ale tylko przez płatek róży tej skląbu. I kto wie. Czy nie znalazłoby się wielu amatorów, gdybym obiecał po sto franków na buzie? Bo pieniążki to oni lubią i wiele rzeczy zrobią za pieniążki. Oczywiście tak cicho i wytwornie, żeby nikt inny o tym nie wiedział. No.